Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Bardzo często w kontekście tego, jak żyjemy, pada pytanie, jak to jest być na wiecznych wakacjach i jak radzicie sobie z godzeniem tych pięknych, egzotycznych, nowych miejsc z pracą czy z rozwojem waszych pasji. I my wtedy odpowiadamy, że właśnie po to potrzebujemy znaleźć jakiś rytm i po to mamy swoje rytuały, żeby nie zagubić się w tym świecie i nie popaść albo w jedną, albo w drugą stronę. Albo żeby właśnie nie myśleć o tym w kontekście wiecznych wakacji, chociaż ani razu nam nie przyszło przez głowę, że ta nasza podróż, która się zaczęła rok temu, będzie w kontekście wakacji. Wręcz nawet się czasem śmieję, że musimy iść na urlop, bo to jest takie złudne, że jest palma za oknem, plaża. Tak, jest 30 stopni i jest ta egzotyka, więc wydawałoby się, że jesteśmy na wiecznym urlopie, a zupełnie tak nie jest. I żeby też w jakiś sposób czerpać z tych dni, które tu mamy, ułożenie, jakby wybranie tych rzeczy, które wiemy, że nam i sprawią przyjemność, ale też w jakiś sposób uspokoją nasze głowy od tych bodźców, z którymi się spotykamy. Czy właśnie w tym świecie nowym, do którego trafiamy, czy bodźców z social mediami, czy bodźców związanych z pracą, to żeby sobie, my to nazywamy masowaniem mózgu. Żeby sobie ten mózg masować i żeby gdzieś dawać przestrzeń dla głowy do poszukiwania nowych pomysłów, do pobudzania tej kreatywności, to w naszym wypadku zauważyliśmy, że ta rytualność i trzymanie się pewnych nawyków, które poniekąd też mieliśmy mieszkając w Warszawie, to są te rzeczy, które nam pomagają nie zatracić się właśnie w jedną albo w drugą stronę. Wiem, że też są osoby, które mówią, jakie rytuały, w ogóle o co kaman, ja nie potrzebuję, wstaję, idę w świat i wszystko jest spoko, a ja widzę i jakby ten rok ostatni bardzo mi to pokazał, że jeżeli zrezygnuję z jakiegoś takiego swojego dobrego nawyku, czegoś, co widzę, jak dużo dostarcza, czy do mojego umysłu, czy do mojego ciała, i teraz mówię tutaj o jodze, medytacji na przykład, to widzę, że zaczynam się gubić, że trochę mnie myśli przetłaczają, że moja uwaga się rozprasza, że wtedy mam na przykład większą skłonność do częstszego sięgania po telefon, albo wstaję rano i jestem zagubiona, a jeżeli mam ten czas, żeby się zatrzymać i pobyć też ze sobą, bo te rytuały w dużej mierze sprowadzają się do tego, że ja mam swój świat, Tomek ma swój świat i jakby mimo, że siedzimy w jednym pomieszczeniu albo nie wiem, razem na dachu, Tomek ilustruje, a ja praktykuję jogę, jesteśmy w jednej przestrzeni, ale jakby w głowach każdy jest w swoim świecie i to też pomaga nam złapać dystans między nami. I czasami też jest tak, że można pojechać w nowe miejsce i oddać się temu miejscu i zrobić zupełnie inne rzeczy niż się robi i to jest fajne. Bo wydaje mi się, że na tydzień, na dwa to jest naprawdę spoko, żeby oderwać się od takiej codzienności i spróbować być inaczej. Tylko chyba jakoś zawsze mnie smuciło, że potem wraca się do domu i się myśli, o, teraz trzeba wrócić do obowiązków, teraz trzeba wrócić do tego, co się poniekąd zaniedbało w wakacje. I ja trochę nie rozumiałam tego trybu. I tego, że jak ktoś myśli wyjazd, to ma w głowie takie, ja to nazywam wakacjami od życia, że czasem wyjazd to okej, to teraz wszystkie te rzeczy, które miałem w moim życiu, które robiłem, porzucam, no bo mam wakacje, więc teraz odpocznę, zregeneruję się, albo będę ćwiczyć, będę biegać, a potem jakoś wracamy do tego naszego domu, w którym spędzamy jak najwięcej czasu, znaczy sporo czasu w przeciągu roku. I gdzieś ten vibe wakacji czy chęci zmiany zanika do kolejnych wakacji. I z tych wakacjach wracamy z takim przeświadczeniem po wakacjach, teraz się zmienię, teraz będzie inaczej, a potem wpada się w te różne rzeczy. I mi to chyba w jakiś sposób też przeszkadzało, więc ja bym chciała być po prostu taka konstans. Ja bym chciała być stała, nieważne gdzie jestem, to po prostu jestem i jakby nie wstydzę się tego mówić, jestem świadomą osobą i wiem, co mi służy, wiem, co mi nie służy, wiem, co lubię zrobić raz na jakiś czas i że to może mieć jakieś konsekwencje, czy dla mojego organizmu, czy dla mojej pracy, dla mojego samopoczucia, nie wiem, dzień po, ale wiem, że lubię to robić i jakąś taką
właśnie to poczucie bezpieczeństwa daje mi to, że niezależnie gdzie jestem, troszczę się o siebie i robię właśnie te rzeczy, które mi służą, a od czasu do czasu po prostu zrobię coś innego, a nie w drugą stronę. Że ciągle to jest jakiś taki chaos, ciągle gdzieś tam coś się zmienia, ale teraz znajdę właśnie przestrzeń, żeby zadbać o siebie. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.